Alicja Bachleda, córuś, pochodząca z wpływowej i zamożnej rodziny, od początku swojej kariery aktorskiej mogła liczyć na solidne wsparcie zarówno emocjonalne, jak i finansowe od swoich bliskich. Jej pierwsze kroki na dużym ekranie, w tym rola Zosi w filmie Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz, szybko przyniosły jej rozpoznawalność. Z czasem jednak, ambicje Alicji sięgnęły poza polski rynek filmowy. Przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych i nauka w renomowanej szkole Lee Strasberg Theatre and Film Institute w Nowym Jorku, opłacona przez rodziców, były świadectwem jej dążeń. Pomimo aktywnego uczestnictwa w życiu towarzyskim, Alicja nie integrowała się z Polonią, jak wspomina informator shownews.pl, w tamtych czasach pojawiała się na przyjęciach w konsulacie polskim w Nowym Jorku. Ale z Polonią się nigdy nie integrowała. Jej czas w USA zaowocował również znajomościami w branży filmowej. Marek Probosz, aktor mieszkający w Stanach, opowiada, 21-letnia wówczas Alicja przyleciała do Kalifornii na studia. Była bardzo miła i otwarta. Potem spotykaliśmy się przy różnych okazjach, między innymi u zdobywcy Oscara 1982 rok Zbyszka Rybczyńskiego. Po latach mieliśmy z Alicją zagrać parę małżeńską w dyplomowym filmie Breath w reżyserii Paula Kowalskiego, ale moje terminy zajęć kolidowały z planem i musiałem odmówić. https://gfx.rozrywka.radioz.pl/war/radioz/rozrywka/storage/images/plotki/alicja/bachleda/córus/wraca/do/polski/świata/to/dla/niej/trudny Czas /20143830.pl/alicja/bachleda/córus/wraca/do/polski/świata/to/dla/niej/trudny/czas content.jpg Probosz dodaje, dawno już nie widziałem Alicji, i nie wiem w której krainie czarów obecnie przebywa. Alicja Bachleda, córuś zyskała pewną popularność w Hollywood dzięki swojemu romansowi z Colinem Farrellem, z którym wspólnie wystąpiła w filmie Ondine. Ich związek zakończył się rozstaniem, ale para ma wspólnego syna, Henry'ego Tadeusza. Według doniesień tabloidów, Farrell każdego miesiąca przekazuje Alicji 100 tysięcy złotych na utrzymanie syna. Ta suma, jak sugerują źródła, daje jej pewną swobodę w wyborze projektów zawodowych. Jednak nie wszystko w karierze Alicji układa się bez problemów. Pewien producent muzyczny w rozmowie z Shownews podzielił się swoim doświadczeniem, próbując skontaktować się z aktorką w sprawie udziału w programie telewizyjnym. Dzwoniłem kiedyś do niej, żeby zaproponować jej udział w programie telewizyjnym. Nawet nie odebrała telefonu. To może wskazywać nie tylko na wybrzydzanie, ale również na inne priorytety aktorki. Dodatkowo, sytuację komplikuje percepcja jej szans w przemyśle filmowym. Jak twierdzi jeden z producentów pracujących w Los Angeles, Alicja napotyka na bariery ze względu na swój wschodnioeuropejski akcent, ma akcent wschodnioeuropejski, a takich ról dużo tu nie ma. Poza tym amerykańskie gwiazdy potrafią zagrać z innym akcentem, a są pewniejszą inwestycją. Te komentarze rzucają światło na trudności, z jakimi mierzy się Bachleda, córuś w branży filmowej w USA, podkreślając zarówno kulturowe, jak i komercyjne wyzwania, które mogą wpływać na jej karierę. Pomimo finansowej stabilności zapewnionej przez alimenty, Alicja stoi przed wyzwaniami, które mogą ograniczać jej możliwości rozwoju zawodowego w Hollywood.